W żółwia. Dobre pytanie. Czym zajmowałbym się, gdybym nie skakał na nartach? Nie wiem, chyba zostałbym strażakiem. Albo policjantem, albo kolejarzem, albo maklerem. Nie mam pojęcia. Ja chyba bym na nartach skakał. A gdyby nie można było? Aha. To byś pewnie jeździł. Jakby nie można było, to bym... To mi się uczył. Jazdy na nartach. Jazdy na nartach. Ja starałem się oglądać czy czerpać wzorce z tych najlepszych, którzy skakali, no i którzy skaczą do tej pory. Także te gwiazdy jak Jan Ahonen, Martin Schmidt, Sven Hannawald, Dieter Thoma, to byli zawodnicy, na których można było patrzeć i od których można było się uczyć. No, w moim przypadku podobnie. No, zawsze takim wzorem był Adam, choć nie ukrywam, że zawsze podobał mi się Kazuyoshi Funaki z tego, jak skakał, bo skakał stylowo najrówniej i dostawał po 20 noty, także to mi się podobało. Również Dieter Thoma, ale z tego względu, że skakał zawsze najdalej i miał problemy z telemarkiem, także to też było bardzo, bardzo takie wzorcowe do naśladowania. Myślę, że teraz myślę, że takim wzorem no to jest Jan Ahonen, który powrócił do skakania i pokazuje, że jest w stanie walczyć mimo upływu tylu lat ciągle z najlepszymi. No różnie z Czechami, z Ruskimi. Przeważnie z takimi, co bardziej słowiańskimi, czyli Słoweńcy tak samo, ale również z Niemcami czy z Norwegami też czasem się pogada. Ja staram się, szczerze powiedziawszy, utrzymywać takie koleżeńskie, przyjacielskie relacje ze wszystkimi zawodnikami. Jeszcze odkąd zostałem wybrany przez zawodników do komisji zawodniczej FIS-u, to tym bardziej jest to moim zadaniem, aby mieć dobry kontakt z każdym z zawodników, z każdą z drużyn i też zbierać informacje odnośnie organizacji Pucharu Świata, odnośnie opinii na temat w ogóle skoków. No, chyba początkowo wspólny to taki, żeby tam pojechać, nie? No dokładnie, dokładnie. A później się zobaczy na miejscu. Marzenia mamy, bo trzeba mieć marzenia. I uważam też, że jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie stać nas naprawdę na wiele. No tylko tak jak mówię, trzeba tam pojechać, zrobić swoje i walczyć do samego końca, oddać serce. Zrobić wszystko, co jest tylko możliwe, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. A to, co uda się osiągnąć, to czas pokaże. Dokładnie, dokładnie. Po pierwsze trzeba zrobić swoje, zakwalifikować się na olimpiadę, potem zrobić swoje, a potem dopiero żyć marzeniami. Znaczy nie, bo go nie było w planicy. Do tej pory nie wrócił. Także nie. No, może kiedyś trafi.